dwa dni temu w korycie wyschniętej rzeki, przy bardzo wysokiej temperaturze, niesamowitym kurzu, wjechałem na waypoint, okazało się później niestety obok i zobaczyłem 5 samochodów, w tym 3 mini, jedno buggy, jedną Toyotę, których piloci naradzali się między sobą, w którą stronę jechać, czy w prawo, czy w lewo, i byli to najlepsi kierowcy tego rajdu. To była zupełnie absurdalna i niezwykła historia, ponieważ nigdy wcześniej takiej nie widziałem, ale też chyba nigdy wcześniej się taka nie zdarzyła. To znaczy, że roadbook był po prostu niezwykle wymagający, a może nawet za trudny dla najlepszych profesjonalistów. Przez cały swój rok rozmawiam bardzo dużo z ludźmi, więc jak mam okazję porozmawiać trochę z samym sobą, to świetnie sobie z tym radzę. I te wiele godzin na Dakarze, szczególnie na dojazdówkach, spędzam na rozmowie z samym sobą. I nie nudzę się wcale. Okazuje się niestety, że w bardzo trudnych warunkach, kiedy jest gorąco, kiedy są duże wysokości, mało tlenu, wielkie zmęczenie, zawodzi i ciało, i psychika, i najgorzej, kiedy zawiedzie jedno i drugie i psychika nie kontroluje ciała, a ciało niestety nie potrafi zapanować nad psychiką, bo tak też powinno być, że powinno być sterowane przez psychikę. Bo niestety czasem zdarza się, że i to, tak było przedwczoraj, było bardzo blisko do granicy wytrzymałości i psychiki, i fizycznej. Zabieram ze sobą, oprócz rzeczy niezbędnych, głównie talizmany i mam ich chyba około 11 czy 12 aktualnie. A nie o liczbę chodzi, tylko że każdy ma dla mnie ogromne znaczenie. Jestem przesądny trochę i przede wszystkim wierzę w przekazywanie dobrej energii przez człowieka innemu człowiekowi. Wobec tego, jeśli ktoś ofiaruje mi minimalnej wagi i rozmiarów talizman, to zabieram go ze sobą i wiozę. Tak. W kieszeniach, w kurtce mam trochę jedzenia, mam noże, obcinarki, narzędzia. Mam szmatki do gogli, mam kosmetyki podstawowe, mam soczewki kontaktowe zapasowe, mam zatyczki do uszów, czyli stopery, mam 4 telefony, zapasowe baterie i pieniądze oczywiście, dokumenty, paszport, karty kredytowe, portfel na wszelki wypadek. Zapasowe rękawiczki jedwabne, zapasowe rękawiczki zewnętrzne, czapkę i nawet coś do przykrycia się jak trzeba. I bywa, że wiozę również zapasowe gogle w kurtce.